z roku na rok impreza rośnie w siłę, rośnie w potęgę, przyjeżdżają ludzie już nie tylko z okolic wielkopolskich, ale też mamy gości z zagranicy od kilku lat. Kilka tysięcy uczestników, w sumie kilkuset wystawców bądź też wykonawców w rozmaitych formach, które są tutaj reprezentowane, począwszy od uniwersyteckich wykładów, a skończywszy na ćwiczeniach w rzucie siekierą. Więc rozstrzał rzeczywiście spory, ale od ludycznych zabaw dla dzieci i dorosłych, skończywszy na właśnie wykładach naukowych. Ja już to robię 18 rok i to jest element życia, już się z tego nie da zrezygnować w żaden sposób. Takie imprezy jak LON są imprezami, gdzie można rzeczywiście odetchnąć. Tutaj przyjeżdża stała ekipa osób, wszyscy się znamy i lubimy i to jest fajna forma spędzenia czasu. Pochodzę ze Słupcy i jeszcze jak byłam małym dzieckiem, młodszą osobą, bo może nie miałem dzieckiem, to tata mnie zabierał, a teraz ja zabieram mojego syna, żeby, że tak powiem, tradycji była zadość. Fajnie się składa, bo dzisiaj jest 1 czerwca, także dodatkowa atrakcja na święto mojego synka, dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, ale myślę, że już kilkanaście razy z 11 mogliśmy być. Ja też jeżdżę rodzinnie i dla dzieciaków to jest niesamowita sprawa, bo mogą usłyszeć języki, mogą zaczerpnąć żywych kultury bakterii, bo jedzenie spadnie na ziemię i nie trzeba teraz tego sterylnie myć, tylko można też to zjeść. Mamy podpomyki, czyli podstawową wersję chleba słowiańskiego. Trochę wody, trochę mąki, sól. I to wszystko. Trochę cierpliwości i mamy podstawowy posiłek. Można go podawać na słodko, na słono, jak kto woli. My podajemy z powidełami śliwkowymi własnej roboty. Tego podmójka można też na grillu zrobić. W domu na patelni, bez oleju. Na piecu elektrycznym da się zrobić, tylko trzeba mieć trochę cierpliwości. No zastrzyk adrenaliny, ogromny satysfakcja. Fajnie, jeśli podchodzą ludzie i chcą się dowiedzieć historii takiej innej, namacalnej, a nie tylko z książek. My też jakby przez to, że jesteśmy tyle lat w tej bajce, mamy ogromną wiedzę na ten temat z tamtych czasów i wiedzę taką nieksiążkową. No w tej chwili nakładana jest mała fibulka dla oto tej małej damy z tyłu, nie wiem czy ją widać. O, widać małą damę. Fibulka to będzie taka zapinka, no, często się wieczna spinka pod szyję. Większość rzeczy, które widać na tej kuźni, są wykonane przy pomocy tych narzędzi, które widać. Przy pomocy paleniska, miechów, węgla drzewnego, kowadła, młotków. W zależności od stroju, który mam w tej chwili na kramie, faktycznie są, powiedzmy, sukienka. Jest od momentu, kiedy ktoś mi przywiózł wełnę, poprosiłam kumpelę, żeby zrobiła z niej materiał. Ten materiał był farbowany roślinnie, ręcznie. Po skrojenie go przeze mnie i uszycie, jak widać, ten sposób. Ogólnie na kramie mamy wyroby skórzane, trochę półproduktów w formie poroża, szklane wyroby, no i różne inne drewniane. Wykonuję wyroby z rogu, z kości, z drewna. Pokazujemy, jak w dawnych czasach można było wytoczyć piasty do kół. Przykładowo tutaj toczymy tak zwaną misę, żeby dzieciakom lepiej wytłumaczyć na tym, na czym polegała ta praca w ogóle i przybliżyć historię, która już odeszła. Teraz już więcej techniki jest, nikt nie umie wykonywać ręcznie żadnych prac, a my wracamy do tego, żeby przybliżyć tą ręczną pracę i pokazać efekt końcowy tego wszystkiego. W tym otwórstwie historycznym tu też widać ogromny progres. Jeszcze kilkanaście lat temu, no to można było odnieść wrażenie, że jeszcze na planie zdjęciowym dokonana kolejnej części, a teraz rzeczywiście staramy się wracać do korzeni i jak najwięcej. Też duża zasługa archeologów, że oni coraz więcej znajdują tych rzeczy i archeologia eksperymentalna jest czymś takim, gdzie my na podstawie rzeczy z tamtych czasów, które były, staramy się odwzorować życie, nie? I rzeczywiście z użyciem tamtych narzędzi, tamtych surowców. Wiadomo, no teraz nie za bardzo można chodzić polować, ale poroże można zbierać na przykład. Jeleniowa też rzucają poroże, więc można zbierać, chociaż to jest trudne i nie jest łatwo znaleźć. Oczywiście głównie się zaopatrujemy zakupując takie półsurowce. No są ludzie, którzy już, dla których to już jest styl życia, więc zajmują się różnymi rzeczami też na co dzień. Nie chodzi o to, żeby to było jak w Hollywood kolorowo i barwnie, ale żeby było wiernie jak 1000 lat temu. Fajnie, że jeśli ludzie przychodzą na teren imprezy, to jest taka machina czasu, nie? Mogą się przenieść i żeby zobaczyć, jak żyli ludzie 1000 lat temu tutaj w pigułce. No, coraz więcej jest nowych ludzi tutaj, wiadomo, no, młodzieży coraz więcej też się interesuje tym. Obozowisko, jak widać, z roku na rok jest coraz większe, że
miejsca niedługo nie będzie gdzie się rozwić. To musi się przekładać na wiedzę o tym, że ląd był istotnym grodem w tej monarchii wczesnopiastowskiej, ale też znajomość samego pomnika historii, jakim jest klasztor podcysterski w Lądzie, na pewno wzrosła. Jest fantastyczny klimat. Bardzo dużo osób chce strzelać z łuku z nami, także pokazujemy im podstawową podstawę, uczymy ich, mamy różne łuki o różnej sile naciągu, więc chcemy zarazić swoją pasją inne osoby. Pasja jest kosztowna, ponieważ niestety strzały często zużywają się, łamią się, ale mimo wszystko chce się strzelać dalej. Jest to fantastyczna alternatywa przede wszystkim, żeby z całą rodziną przebywać na dworze. Przeżywa się to dokładnie tak samo. Będąc tutaj, tak wracają te lata młodości, to jak się było małym, kiedy się tutaj kręciło. Klimat zachowany nadal ten sam, nadal tak samo przyjemnie, nadal tak samo ciepło, bo zawsze pogoda dopisuje. Także smacznie przede wszystkim, tak, już też kupiliśmy właśnie sery, kiełbasę, jeszcze idziemy po rybę wędzoną. Nam się wydaje, że polowali w lesie na jakąś zwierzynę dziką, więc jedli dużo mięsa. To jest nieprawda, nie, aż tego mięsa tak dużo nie było, nie było przeważające. Jedli dużo potraw jednogarnkowych, zup, takich powiedzmy potrawek robionych z soczewicy, z kaszy, z kaszy jaglanej na przykład, czyli kaszy z prosa. Dzisiaj jest właśnie bardzo na bogato, bo mamy filety z kurczaka, przyprawiane ziołami, bez soli. Akurat nie mamy, no ale to nie jest jakiś problem, żeby ugotować coś bez soli i żeby było smaczne. Mam nadzieję, że nam wyjdzie. Do tego mięsa jest kapusta z marchewką, czyli takie warzywa po prostu też troszeczkę podduszone. I właśnie zagniatam ciasto, dlatego mam łapki brudne, zagniatam ciasto na podpłomyki. Uzbrojenie takiego rycerza? To zależy, z jakiego materiału wyjdziemy. To jest bardzo ważne, co się ma na dzień dobry. Nie? Czy jest to kawałek już stali, czy trzeba to stal pozyskać. No. Kwestia być może miesięcy nawet, kiedy wykulibyśmy hełm wykopany z wykopanej rudy derniowej, prawda, w której pozyskano by najpierw to żelazo, stali i tak dalej, to trzeba najpierw rozkuć, trzeba przerobić. Wojownika wczesno-średniowiecznego myślę, że byłbym w stanie okuć, gdybym robił to od podstaw, ale mówię, miał już kawał blachy, myślę, że około miesiąca pracy, takiej pracy, 8 godzin dziennie. To jest impreza, która już odbywa się po raz 15, że naprawdę wrosła tutaj w ten lokalny krajobraz i pewnie też w cykl rozmaitych wydarzeń, których spójną klamrą jest wczesne średniowiecze, czy powiedzmy okres piastowski. A poza tym no, to jest urokliwe miejsce, bo i Dolina Warty, i te wszystkie walory przyrodnicze, no i sam klasztor w Lądzie.